Cześć, siemanko. Dzisiaj znowu w lesie, ale tym razem w trochę innym celu, no i po cywilnemu i po spacerowemu, a nie po rowerowemu. Po cywilnemu dlatego, że znaczy w sumie rowerem też mógłbym jechać, ale jesteśmy na spacerku i będzie tutaj, nie wiem czy widzicie, ale jest kask przypięty. Zrobimy parę zdjęć dla tego kasku. I druga okazja jest taka też, że podczas montażu ostatniego filmu dość w nonszalancki sposób skasowałem cały materiał z odpowiedziami na pytania, które mi polecał Piotrek, więc nagram sobie je dzisiaj jeszcze raz, bo chciał, żebym mu je do końca weekendu podesłać. No, dlatego dzisiaj przy okazji sobotniego chilloutowego spacerku będzie jeszcze okazja, by to zrobić. Kropi lekki deszczyk, ale jest przyjemna temperatura i sobie spacerujemy. No, to za chwilę będzie pewnie jakiś przystanek na robienie zdjęć, to mam jeszcze coś wtedy nagram. Zanim zaczniemy zdjęcia tego kasku, to jeszcze wam tak powiem tylko, że w sumie pogoda tak ogólnie to nie jest najlepsza, bo no, są chmury i coś tam kropi deszcz, ale takie chmury są w sumie najlepsze do robienia zdjęć. To jest, no, dla mnie to jest jedna z najlepszych możliwych opcji do właśnie robienia zdjęć, szczególnie w lesie, gdzie jak jest wiosna czy lato, to jest bezchmurne niebo, to słońce wtedy tak mocno wchodzi i są plamy, przepalenia i te zdjęcia są bardzo nierówne, jeśli chodzi o światło i bardzo trudno cokolwiek ciekawego zrobić w takich warunkach. O ile się nie ma jakiejś tam lampy błyskowej, która by coś tam doświetlała i wyrównywała to światło. Dlatego właśnie taka naturalna blenda, którą mamy dzisiaj na niebie, jest idealna. Dlatego możemy sobie zacząć, a jeszcze o, jakieś kropelki się pojawiły deszczu, więc foteczki wyjdą picobello. No, to ja sobie zaczynam i jeszcze sobie chwilę pewnie zaraz pogadamy. Mamy trochę zdjęć zrobionych i teraz czas na dogranie odpowiedzi na pytania. Także ruszamy sobie dalej, bo zaczyna chyba coraz mocniej padać. Tym razem mam nadzieję, że już tych pytań nie skasuję i odpowiedzi. My sobie już powoli wracamy do domu, bo deszcz coraz bardziej pada. Mi już trochę od tego mówienia na te pytania zaschło w gardle, muszę się teraz napić czegoś. Dzisiejsze wideo będzie bardzo króciutkie. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, ale też pod koniec tego tygodnia coś wam podrzucę, bo szykuje mi się parę dni kręcenia dla ciekawego klienta. Więc może będę mógł też jakiegoś mini vloga skręcić stamtąd. No i to powinno być całkiem ciekawe, bo tam będzie dużo takich smaczków właśnie też szkolarskich przy okazji, jak się okazuje. A teraz to by było wszystko. To był chyba pierwszy taki totalnie nierowerowy odcinek. Pewnie znowu odejdzie z kanału z 10 subskrybentów. Ale mówi się trudno, przyjdą nowi. No, widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczonka.